Meghan Markle to zrobiła. Na stałe odcięła księcia Harry'ego od rodziny. Plotki dzisiaj, 27 sierpnia, 8:53, udostępnij, komentuj. 16. Zagraniczne media podają, że Meghan Markle w końcu dopięła swego. Książę Harry nie ma szans na powrót do domu. Reklama Meghan Markle i książę Harry, mimo że odeszli z brytyjskiej rodziny królewskiej, nadal wzbudzają ogromne zainteresowanie. Nie zmniejszyło go także wyprowadzka byłej książęcej pary na drugą stronę oceanu. Okazuje się także, że Meghan i Harry nie zamierzają powrócić do państwa Harry'ego. Meghan nie chce, ale Harry'emu zostało to uniemożliwione. Książę Harry nie może wrócić do domu. National Inquirer poinformował, że książę Harry, nawet gdyby chciał, nie może powrócić do Wielkiej Brytanii. Powód? Podobno Meghan Markle przejęła całe finanse rodziny. Co więcej, informator portalu podaje także, że Meghan tak pilnuje rodzinnych funduszy, że książę Harry, kupując urodzinowy prezent żonie, musiał pożyczyć pieniądze od znajomego. Nie chciał zepsuć niespodzianki dla ukochanej. To jednak nie koniec. Książę Harry zdaje się akceptować nowe warunki żony. Reklama. Ponadto portal przytoczył opinię ekspertów, którzy widząc zachowanie Meghan, chociażby podczas wywiadu u Oprah Winfrey, stwierdzili, że była aktorka ma manię kontroli. Aż chciałoby się napisać: Harry, jeśli potrzebujesz pomocy, mrugnij 3 razy. Więcej o newsu w gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie https://www.instagram.com/pomponik.pl/odtwarzacz-wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. pomponik.pl udostępnij, komentuj. 16. Dowiedz się więcej na temat Meghan Markle, Harry, książę, reklama, zakupy.